W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, jakie badania możesz zrobić w miejscu zamieszkania, jeżeli chcesz u mnie otrzymać świadectwo międzynarodowe zdrowia lub ekwiwalent świadectwa ENG1. Zaczynam oczywiście od zapytania internautki. Tak nadmienię, że takie badania zrobione w domu mają sens, no bo jeżeli przyjeżdżasz do mnie z Poznania, z Przemyśla, czy tam z jakichś innych ciekawych rejonów Polski, no to szkoda czasu po prostu na robienie tego we Wrocławiu. Witam serdecznie, jestem studentką z Poznania i ubiegam się właśnie o pracę na małych jachtach jako stewardessa i chciałabym w związku z tym uzyskać od Pana certyfikat zdrowia, który jest ekwiwalentem dla angielskiego ENG1 i mam w związku z tym kilka pytań. Czy powinnam wykonać jakieś badania wcześniej, na przykład krwi, moczu, by przyjechać do Pana z częściowymi, gotowymi wynikami? Zależy mi na tym, aby w ten sam dzień wrócić do Poznania pociągiem. Jeśli powinnam wykonać takie badanie, to proszę o ich wyszczególnienie, ile kosztuje taka przyjemność. Czy do Pańskich badań trzeba być na czo? Jak długo ważny jest ten dokument? Dopiero ubiegam się o pracę na morzu i nie wiem, czy dopóki jej nie dostanę, mój pracodawca powie, że badania zostały wykonane zbyt wcześnie i potrzebna jest ich aktualizacja. Czy zabrać ze sobą jakieś inne dokumenty, na przykład norweskie świadectwa zdrowia? Bardzo byłabym wdzięczna za informację, pozdrawiam serdecznie i dziękuję za ciekawe informacje na Pana blogu. Krótkie przypomnienie z tym świadectwem ENG1. W zasadzie formalnie w Polsce nie ma lekarza uprawnionego do wystawienia prawdziwego świadectwa ENG1. Natomiast szczęśliwie Brytyjczycy są, że tak powiem, nastawieni populistycznie, nastawieni na świat i ładnie uznają świadectwa międzynarodowe zdrowia wystawiane przez takich lekarzy jak ja i między innymi w Polsce, ale nie dyskryminują też Pakistanu, prawda, czy tam jakichś innych krajów. Lista jest na ich stronie rządowej i co ja wymagam od Ciebie, co możesz zrobić u siebie w miejscu zamieszkania. Na pewno musisz zrobić badanie moczu i to powinno być aktualne badanie moczu, morfologia krwi, cukier we krwi i fajnie by było, gdybyś zrobił audiometrię tonalną. Jeżeli nie zrobisz jej u siebie, zrobisz ją u mnie. Także, jeżeli masz te trzy badania, jestem wtedy bardzo elastyczny, jeżeli chodzi o termin umawiania się do mnie, do przychodni na Żernickiej 215 we Wrocławiu. Jakieś takie sprawy inne, organizacyjne. Warto, abyś zarejestrował się, podał swoje dane mailowo wcześniej, ja wtedy przygotowuję sobie dokumentację medyczną, wpisuje Cię do swojego komputera. No i oczywiście, jeżeli masz tak jakieś życzenia, faktura, paragon czy coś, też daj znać wcześniej. Często, gęsto operatorzy czy jacyś armatorzy tych małych jachtów pieniążki zwracają, 250 zł, które biorę w chwili obecnej. No jest to tam niecałe 50 funtów, także nie jest to jakaś cena porażająca dla armatora brytyjskiego. No i co musisz zrobić, jeżeli chcesz takie świadectwo u mnie uzyskać? Czyli wykonaj te trzy badania, mocz, morfologia, OB i cukier. Być może tego cukru nie wspomniałem, zrób audiometrię tonalną. No i wtedy się możesz umawiać pod numerem 601-775-123. Powtarzam, 601-775-123. Na stronie krasnicki.com.pl jest zakładka rejestracja. Warto, aby się zarejestrował, podał cel wizyty. No i tylko mogę Cię zaprosić do Wrocławia. Tak jak powiedziałem, badanie kosztuje w wersji podstawowej 250 zł. Przynajmniej na rok na 2015. Trwa to około pół godziny. Dostajesz certyfikat zdrowia w języku angielskim, uznawany przez Brytyjczyków. Także nie spotkałem się z przypadkiem, kiedy angielski czy brytyjski armator coś takiego by nie uznał. Także na tym kończę. Zasubskrybuj koniecznie tutaj mój kanał YouTube, Lekarz Medycyny Pracy. Co pewien czas jakieś filmiki o badaniach marynarzy,
że tak powiem, produkuję, filmuję, męczę się, tak że tak powiem, produkuję się przed kamerą. Moja firma, moja przychodnia jest wiodącą jednostką badającą marynarzy w południowej Polsce, no i na sporą część Polski zachodniej i centralnej. Także na razie konkurencję mam niewielką. Przypuszczam, że bardziej to jest spowodowane strachem przed językiem angielskim niż faktycznym brakiem umiejętności moich kolegów. Także bye bye, koniecznie skomentuj ten filmik na dole. Możesz też napisać zapytanie na maila lekarz@krasnicki.com.pl. Powtarzam, lekarz@krasnicki.com.pl. Także do zobaczenia we Wrocławiu i szczęśliwego żeglowania po morzach.